W odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez miasto Suwałki dotyczący remontu ulicy Świerkowej wpłynęły do ratusza dwie oferty. Obie opiewają na kwoty niższe niż maksymalna przewidziana przez miasto wartość. Pierwsza z opublikowanych ofert złożona została przez Pruszkowski Strabag. Firma z Mazowsza zaoferowała wykonanie planowanych robót za należność obliczoną na 1 135 000 zł. Konkurencyjną ofertę złożyło suwalskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe, proponując sporo niższą cenę, mieszczącą się w 980 000 zł. Oba przedsiębiorstwa zadeklarowały 7-letnie gwarancje na wykonane roboty. Te właściwie sprowadzą się do kilku zadań. Pierwsze to wyfrezowanie starej nawierzchni odcinka Świerkowej wiodącego od ulicy Pułaskiego do ronda na skrzyżowaniu z Nowomiejską i Jana Pawła II. Po zdjęciu starej, zniszczonej nakładki w jej miejsce ma pojawić się nowa, gruba na 4 cm. Wzdłuż ulicy wymienione mają też być słupy oświetleniowe. Znikną te betonowe, a w ich miejsce staną aluminiowe.